To jest kwadrans na angielski, lekcja 294. Odcinek powstał dzięki wsparciu słuchaczy. Dowiedz się więcej na patronite.pl/kwadrans. W dzisiejszej lekcji dalej omawiamy kwestię spania. Usłyszysz drugą część poradnika dotyczącego snu, aby przedstawić Ci słówka w kontekście i aby dać Ci szansę na ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Ponadto omówimy trochę fraz mówiących o problemach z zasypianiem. Without keeping you waiting anymore, let the lesson begin. Mówimy dalej o śnie. Aniu, jakie są trzy formy czasownika sleep? Sleep, slept, slept. Am I right? Yes, you are. Sleep, slept, slept. Pięknie. Trochę sobie zaczniemy od wyrażeń różnych, a potem przejdziemy do naszego poradnika. Spać u kogoś to będzie sleep over at. Sleep over at. Jak się wiesz, nocowanki. Zaczyna, wiadomo. Ale też, jak się wiecie, mąż zapyta tam, a gdzie się zatrzymasz w tej Warszawie na przykład? A, to nocuję u Zosi. No właśnie, sleep over at Zosias. Wtedy by trzeba było. Albo w zdaniu takim, I'm sleeping over at Jack's. I'm sleeping over at Jack's. Mi się sleep over zawsze kojarzy z bitwą na poduszki. To jest jakby atrakcje, są dodatkowe. Nocowanka. Tak, to właśnie sleep over. Tak by było. All right, zaspać, czyli obudzić się później, to będzie oversleep. Oversleep. No właśnie, ale też mamy fajne wyrażenie. Jeżeli ktoś śpi głęboko, że ciężko dobudzić tę osobę, to uwaga, to będzie be sound asleep. Be sound asleep. No sound, tak jak dźwięk. Be sound asleep. Albo be fast asleep. Be fast asleep. Czyli to ktoś, kto nie ma problemów z zasypianiem i ze snem. Tak. Jak śpi, to jak like a rock. Także fast asleep wcale nie jest związane z tym, że ktoś jakby, wiecie, szybko zasypia, tylko że śpi głęboko. He is fast asleep, powiemy. Przejdziemy sobie do tej drugiej strony medalu, czyli osoby, które jednak mają problemy z zasypianiem. Mówiliśmy, że coś nie pozwala nam zasnąć, czyli something keeps you awake. Something keeps you awake. Osoba, że może mieć, cierpić na bezsenność. Po angielsku to będzie have insomnia. Have insomnia. Była taka piosenka kiedyś, chyba Craig David śpiewał taką piosenkę. Pamiętasz? Insomnia? Nie pamiętam. A to już taki trochę drugi rzut Craiga Davida to był. Okej. Okay. Bym tak powiedziała. Także insomnia, właśnie bezsenność. I have insomnia, I suffer from insomnia, bo to straszna przypadłość. All right. Inną straszną przypadłością jest bezdech senny. Czasami się łączą te rzeczy. Bezdech senny to będzie sleep apnea. Sleep apnea? Tak, sleep apnea. Sleep apnea. Z pisowni może to nie wynika, sprawdźcie sobie pisownię. Takie w ogóle absolutnie nieangielskie. Tak, apnea, bezdech senny. Inną taką parasomnią jest lunatykowanie. Tak. Po angielsku to będzie, wcale to nie jest lunatic, jak lunatykować i lunatykowanie, bo lunatic po angielsku to jest szaleniec, wariat. Okej. Okay. Tak, można kogoś wyzwać, are you lunatic? Czyli ty świrze. Ktoś, kto się zerwał z księżyca. Tak, lunatykować to będzie sleepwalking. Sleepwalking, ale ładnie. Chodzenie we śnie. Osoba, która jest lunatykiem, to będzie sleepwalker. Sleepwalker. Sleepwalker to jak jakiś ten bohater z filmu Marvela, jakby się mógł nazywać. Ciekawa, jaka by była jego supermoc. Tak, czyli w Grze o Tron byli White Walkers, a my mamy Sleep Walkers. Jesteśmy trochę uboższą wersją Gry o Tron. Jeżeli natomiast coś robimy przez sen, no na przykład właśnie chodzimy. Albo gadamy, o to częściej, in one's sleep. In one's sleep. Tak, to once podmieniamy na osobę, to w sensie przez sen. Czyli możemy na przykład powiedzieć, you were talking in your sleep last night.
You were talking your sleep last night. No, ostatniej nocy mówiłaś przez sen. In your sleep. No i tam można różne inne rzeczy robić przez sen, prawda? Po zwierzętach fajnie widać, jak biegają. No i w śnie oczywiście musimy też poruszyć ten temat koszmarów. Czyli można mieć koszmary. Have nightmares. Have nightmares. I takie długotrwałe zaburzenia snu prowadzą do tego, że cierpimy z powodu braku snu. Po angielsku jest taka fajna fraza to be sleep deprived. To be sleep deprived. Czyli jakby deprywacja snu, tak? Chyba po polsku odmowa, też tak jest. Odmowa snu. I można być właśnie na przykład rodzicem pozbawionym, tak współczujemy rodzicom zawsze, czyli to be sleep deprived parent. Łączymy się z wami w bólu. To be sleep deprived parent. Tak, no albo też na przykład studentem też można być sleep deprived. Inne sesje są przyczyny. Idą, się zbliżają. Tego, tej deprawacji. Tylko snu. Sesja. I wtedy na przykład możemy, wiecie, przysypiać w pracy, na wykładach, oglądając bajki czy czytając bajki. O Jezu, tak. Dzieciom. I takie przyśnięcie przypadkowe. Tutaj dwa wyrażenia wam podam. To będzie doze off. Doze off. Albo nod off. Nod off. Tak, nod, tak jak się kiwa głową na tak, prawda? To jest nod, nod your head, no i nod off, bo ta głowa leci na dół, jest off. To jest nod off, przysnąć właśnie przypadkowo, albo doze off. Jest po angielsku też bardzo fajne wyrażenie, wink of sleep. Wink of sleep. I to oznacza, że się nie udało zmrużyć oka. Wink okay. To jest mrugać. Ale będzie poruszenie właśnie asleep, co znaczy, że jest związane ze snem. Czyli last night I didn't get a wink of sleep. Last night I didn't get a wink of sleep. Czyli jednego takiego mrugnięcia, też takiego zamknięcia nawet nie miałeś snu, tak? Czy nawet nie przymknęło ci się oczko. Tak, no nie zmrużyłem oka, no nie mogłem za nic zasnąć. I didn't get a wink of sleep. Bardzo fajna fraza. Jeżeli macie problemy ze snem, to pewnie codziennie rano tak możecie swoim domownikom mówić. Mamy też osoby, które właśnie lubią siedzieć w nocy, pracują po nocy, grają po nocy, są najbardziej efektywni w nocy, czyli tak zwane nocne marki. Nocne marki, tak. Po angielsku to są nocne sowy, czyli night owl. Night owl. W przeciwieństwie, jeżeli jesteście osobą, która lubi rano wstawać, to możecie być early riser. Early riser. Tak. Jak słoneczko. Rise and shine, czyli wstajemy, powódka. Tak, tak, tak. Alternatywnie można by też powiedzieć, że to jest early bird. Early bird. Jakby ranny ptaszek, bo jest to powiedzenie. Po polsku tak się mówi. Po polsku tak się mówi, tak. Rannym ptaszkiem. Z tym, że po angielsku jest taka mikro różnica w znaczeniu między early riser a early bird, bo jest powiedzenie. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. Które byśmy przetłumaczyli na polsku, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Czyli ten early bird to jest osoba, która wstaje wcześnie i jest za to nagrodzona. Robaczkami, wormsami. Robaczkami, tak. Coś tam się udaje, wiecie, zrobić. Natomiast early riser niekoniecznie. To jest raczej osoba z tym wczesnym chronotypem. Okej. Okay. To jest early riser. Early bird jest właśnie ten element nagrody z powiedzenia. No ale są też osoby, które lubią sobie pospać. Jak było pospać dłużej niż zazwyczaj? Pamiętasz? Sleep... Nie pamiętam. In. Sleep in. No bo jesteśmy in bed, to jest sleep in. Tak. A taki śpioch, jako osoba, która właśnie sobie lubi sleep in, to będzie po angielsku sleepy head. Sleepy head. Tak. Sleepy head. To jest śpiochu. Get up, get up. Wakey, wakey. Wstajemy. Mamy dla was kolejne 5 wskazówek, znowuż ze słownictwem. W trakcie słuchania tym razem powiedzcie, z którą wskazówką się nie zgadzacie. Przypominamy, że są to wymyślone wskazówki. Tak jest. Let's listen up. Here are 5 more tips on how to sleep better. Create a cozy and dark bedroom. Use curtains or blinds to block out any light. Make sure your mattress, pillow and bedding are comfortable and suitable for the season. Adjust the temperature to your liking. If you're a light sleeper, try using a sleep mask or earplugs. Relax and unwind before bed.
When it's time to hit the hay, do some activities that help you lull to sleep, such as reading, listening to music, meditating, or taking a bath. Avoid using electronic devices that emit blue light, such as smartphones, computers, or TVs, at least an hour before bed. Don't eat too much or too little before bed. A heavy meal can cause indigestion and make you toss and turn all night. If you have trouble falling asleep, don't check the clock. Watching the time can increase your stress and anxiety and make it harder to fall asleep. Instead, try some relaxation techniques or get up and do something boring until you feel sleepy again. If you have a problem or a decision to make, sleep on it. Sometimes it's better to let your subconscious mind work on a solution while you sleep. You may wake up with a fresh perspective or a new idea. I hope these tips help you sleep like a log. Sweet dreams! Aniu, to z którą wskazówką się nie zgadzasz? Checking the clock, maybe? Checking the clock. Nie działa to na... If you can't fall asleep. Się nie ma to ciekawe, znaczenia. Ciekawe. Okej, okay. A czy jak śpisz, to masz zegarek pod ręką? Can you check the time? W pobliżu, tak. Mm-hmm. Dobrze, dobrze wiedzieć. Tylko, że ja nie mam problemów ze snem, więc jestem słabą próbą tutaj. Good for you. Oby jak najdłużej. Oby. Kilka wyrażeń z tych porad. Jeżeli macie problemy ze snem właśnie, to w przeciwieństwie do głębokiego snu, czyli be sound asleep, albo fast asleep, to będzie light sleeper. Light sleeper. Tak, czyli macie lekki sen. Właśnie, to łatwo go wybudzić też chyba, nie? Tą tak, osobę. Tak, zgadza się. To jest właśnie a light sleeper. I'm a light sleeper, tak? Łatwo się budzę na każdy hałas, jeszcze jak śpię w nowym miejscu, to już w ogóle I can't get a wink of sleep. Przeciwieństwo, czyli właśnie spać na przykład jak kłoda, to będzie sleep like a log. Sleep like a log. Bardzo często brytyjska właśnie fraza. Można sleep like a baby albo sleep like a log. Śpicie po prostu jak kamień, jak kłoda. Natomiast w naszych radach pojawia się wyrażenie, żeby w pełni zaciemnić pokój i można użyć też takiej opaski na oczy, czyli po angielsku sleep mask. Sleep mask. A jeżeli jesteście wrażliwi na hałasy, tak jak mój brat, to korzystacie na przykład z zatyczek do uszu. Earplugs. Earplugs. I niektórzy mówią, że to drastycznie podnosi komfort snu, jeżeli ktoś ma problemy oczywiście. Jeżeli ktoś sleeps like a log... To nie ma znaczenia w zasadzie. W naszych radach pojawia się też wyrażenie hit the hay. Hit the hay. Dosłownie to jest uderzyć siano albo uderzyć w siano, bo wiecie, kiedyś tak właśnie spano, w sensie, że te posłania robione właśnie na przykład z siana. Po polsku byśmy powiedzieli, że to jest uderzyć w kimono, czyli pójść spać. Hit the hay. Kocham ten zwrot. Uderzyć w kimono. Pytanie, skąd to się wzięło? Nasz poradnik mówi też, żeby się odprężyć przed snem, czyli unwind before sleep. Unwind before sleep. Wind something up, to jest nakręcić. Jak macie sprężynkę na przykład w zegarku, to jest wind the clock. Nakręca się zegarek. I unwind to jest przeciwieństwo, czyli odkręcić. Że luzuje, tak, odkręcić, czyli luzujemy to napięcie. Luzujemy tą sprężynę. Także unwind before sleep. Pada też takie wyrażenie lull to sleep. Lull to sleep. Tak, i to oznacza usypiać, kołysać do snu. Być może słyszeliście wyraz lullaby. A, jak kołysanka. Tak, i to jest właśnie kołysanka, lullaby. I jest od tego właśnie czasownik, lull, czyli kołysać do snu. Lull. Ale też usypiać. Jeżeli ktoś ma problemy z zasięciem, to często się, wiecie, kręci, całą noc wierci. Po angielsku to jest toss and turn all night. Toss and turn all night. Tak, i toss and turn to jest takie bardzo fajne obrazowe nazwanie rzeczy. Rzeczywiście, że się, wiesz, przerzucasz, obracasz, jak sałatka w misce, w salaterce. Dokładnie. Toss and turn. Na koniec pada jeszcze taka fraza, sleep on it. Sleep on it. I sleep on something. Będziemy mówić, że to jest przespać się z tym, z jakimś problemem, z jakimś pytaniem. Mm-hmm.
Right? Wiecie, coś wam chodzi po głowie i tak mówicie, a prześpię się z tą decyzją. To jest właśnie sleep on something. Na koniec mamy wyrażenie słodkich snów, czyli po angielsku sweet dreams. Sweet dreams. Jak w piosence. I bonusowo dodamy sobie tu jeszcze takie wyrażenie, właśnie jak komuś życzycie dobranoc. To oczywiście będzie good night, ale jest też fraza, całe powiedzenie. Good night, don't let the bed bugs bite. Good night, don't let the bed bugs bite. Dosłownie, dobranoc, nie daj się ugryźć pluskwom. Ale w polskiej wersji mówimy karaluchy pod poduchy. Totalnie, nie dajcie się pluskwom. Także i tu są robaki, tylko że różne. Prawda? U nas się mówi dobranoc, karaluchy pod poduchy, a po angielsku good night, don't let the bed bugs bite. Mm-hmm. Kończymy z tymi robakami. Ania się cała zaczęła drapać. Nie. Przesłuchaj tych rad ponownie w całości i zobacz, czy teraz zrozumiesz już więcej. Here are 5 more tips on how to sleep better. Create a cozy and dark bedroom. Use curtains or blinds to block out any light. Make sure your mattress, pillow and bedding are comfortable and suitable for the season. Adjust the temperature to your liking. If you're a light sleeper, try using a sleep mask or earplugs. Relax and unwind before bed. When it's time to hit the hay, do some activities that help you lull to sleep, such as reading, listening to music, meditating, or taking a bath. Avoid using electronic devices that emit blue light, such as smartphones, computers, or TVs, at least an hour before bed. Don't eat too much or too little before bed. A heavy meal can cause indigestion and make you toss and turn all night. If you have trouble falling asleep, don't check the clock. Watching the time can increase your stress and anxiety and make it harder to fall asleep. Instead, try some relaxation techniques or get up and do something boring until you feel sleepy again. If you have a problem or a decision to make, sleep on it. Sometimes it's better to let your subconscious mind work on a solution while you sleep. You may wake up with a fresh perspective or a new idea. I hope these tips help you sleep like a log. Sweet dreams! W materiale bonusowym do tej lekcji znajdziesz wyrażenia, które nie zmieściły się w tych dwóch odcinkach, a dotyczą właśnie snu i usypiania. Za tydzień będziemy interpretować sobie sny, także powtórz czasy przeszłe, bo wykorzystamy ten odcinek jako ćwiczenie gramatyczne. A w międzyczasie odpowiedz na te pytania. How did you sleep last night? Do you sometimes doze off during the day? How do you unwind before bed? What decision did you have to sleep on? Patroni podcastu dostają wersję pisemną naszych 10 rad dotyczących spania. Ty także możesz wesprzeć dalsze powstawanie podcastu na www.patronite.pl/kwadrans. Do usłyszenia za tydzień. Bye! Bye.